Istnieje szansa, że cała nasza droga mleczna znajduje się w tak zwanej próżni kosmicznej. To rejon, w którym jest stosunkowo mało materii w porównaniu z innymi zakątkami znanego wszechświata, a jego gęstość jest znacznie mniejsza niż gdzie indziej we wszechświecie. Innymi słowy, być może żyjemy w bańce. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że jesteśmy jeszcze bardziej samotni niż myśleliśmy. W naszym wszechświecie wszystkie galaktyki nieustannie oddzielają się od siebie. Aby zrozumieć, jak daleko się rozchodzą, naukowcy używali czegoś, co nazywa się prawem Hubble'a-Lemaître'a. To coś w rodzaju prędkościomierza, ale dla galaktyk. Jednak istnieje kosmiczna tajemnica nazywana napięciem Hubble'a. Kwestionuje to, co wiemy o ekspansji wszechświata. Naukowcy uważali niegdyś prawo Hubble'a-Lemaître'a za wiarygodny przewodnik. Jednak nasze najnowsze obserwacje podważają jego wiarygodność. Prędkości, które obserwujemy w rzeczywistości, nie zgadzają się z odległościami, które obliczyliśmy i których oczekiwaliśmy. Nie wiadomo, dlaczego te pomiary się nie zgadzają. Badacze obserwowali ruchy supernowych i zauważyli, że wszechświat wydaje się rozszerzać szybciej wokół nas, niż robi to na ogół. Tak jakby aktywnie nas unikał. Po rozważeniu tego zaczęli przypuszczać, że wszyscy możemy mieszkać w kosmicznej pustce. Kosmiczne pustki to ogromne, puste przestrzenie między galaktykami. Sprawiają, że nasz wszechświat wygląda jak duża gąbka. Ale wróćmy do początku, zaledwie ułamek sekundy po wielkim wybuchu. Zaraz po początku wszechświat był gorącą, skompresowaną plazmą. Posiadał jedynie bardzo małe zmiany w gęstości zwane fluktuacjami kwantowymi. Po wielkim wybuchu wszechświat zaczął się rozszerzać. Kwantowe fluktuacje rosły razem z nim, tworząc regiony o różnej gęstości materii. Z tego powodu wszechświat nie rozszerzał się wszędzie jednolicie. Zamiast tego małe kawałki materii zaczęły się gromadzić, tworząc z czasem masywne struktury. Galaktyki. Galaktyki są ułożone w ogromne ściany i filary z olbrzymimi przerwami pomiędzy nimi. I te przerwy to pustki, zwane również ciemną przestrzenią. Te pustki nie są w rzeczywistości puste. Zawierają więcej niż 15% ilości materii znajdującej się przeciętnie we wszechświecie. Mają w sobie gaz, kurz, ciemną materię, a nawet gwiazdy i galaktyki. Jednak posiadają mniejszą gęstość niż regiony z galaktykami, około 1/10 średniej gęstości materii. Dlatego uważamy je za prawie puste. Zazwyczaj mają średnicę od około 30 do 300 milionów lat świetlnych. To niesamowicie duża odległość, nawet jak na kosmos. Dla porównania, większość planet i mgławic, które do tej pory odkryliśmy, znajduje się w odległości setek, a czasem nawet tysięcy lat świetlnych od nas. Jeśli chodzi o te pustki, gdybyś znalazł się w ich środku, widziałbyś tylko pozornie wieczną ciemność. Najbliższe gwiazdy byłyby tak bardzo oddalone, że prawie byś ich nie zauważał. Niektóre z nich są szczególnie duże. Są znane jako super voids. Największa nosi nazwę Giant Void. Jest tak wielka, że trudno sobie to nawet wyobrazić. Oddalona o 1,5 miliarda lat świetlnych, a jej średnica wynosi od 1 do 1,3 miliarda lat świetlnych. Tak, to w zasadzie gigantyczna, ciemna próżnia. Ale nawet ona nie jest całkowicie pusta. Giant Void mieści 17 oddzielnych gromad galaktyk. Jednak, co ciekawe, to może nie być największa taka pustka w naszym świecie. Istnieje coś takiego jak chłodna plama CMB. To niezwykle duża i zimna strefa naszego wszechświata, którą dostrzegliśmy dzięki mikrofalom. Wyraźnie wyróżniała się na mapie naszego wszechświata ze względu na nieoczekiwanie niskie temperatury, a naukowcy przez wiele lat próbowali zrozumieć, co to jest. W 2015 roku zasugerowali, że to miejsce może być superpustką, prawdopodobnie największą, jaką kiedykolwiek odkryto. Byli bardzo oryginalni. Nazwali ją Wielką Pustką. Jeśli to prawda, to miejsce miałoby średnicę wynoszącą około 1,8 miliarda lat świetlnych. Około 1000 razy większą niż inne pustki. Nie wszyscy uważają, że to możliwe, więc naukowcy spierają się o to już od jakiegoś czasu.
pojawiła się kolejna interesująca teoria dotycząca tego miejsca. Jeden z badaczy zaproponował, że to miejsce mogło być śladem naszego zderzenia z równoległym światem. Jest to dość odważna hipoteza, ale niestety nie mamy możliwości potwierdzenia lub zaprzeczenia jej przy użyciu obecnych technologii. W każdym razie, w miarę rozszerzania się wszechświata te pustki będą rosły, a ściany łączące gromady galaktyk rozciągną się i pękną. Ostatecznie pustki połączą się, pozostawiając grawitacyjnie związane gromady galaktyk jako wyspy w rozwijającej się pustce. Innymi słowy, prędzej czy później wielka pustka pochłonie wszystko dookoła. Okazuje się więc, że możemy być rzadkim przypadkiem w superpustce, jednym z 15% jej materii. To by wyjaśniało, dlaczego jesteśmy otoczeni przez stosunkowo niewiele galaktyk. To odkrycie, jeśli jest prawdziwe, kwestionuje standardowy model kosmologii, który stworzyliśmy z pomocą Alberta Einsteina. Oznaczałoby to, że grawitacja generalnie zachowuje się inaczej, niż się spodziewaliśmy. Według standardowego modelu tak niewielka gęstość materii nie powinna istnieć. Z tego powodu naukowcy będą musieli dokładnie zbadać ten koncept. To może rzeczywiście podważyć nasze podstawowe rozumienie fizyki. Naukowcy nazwali to lokalną dziurą. Odkrycie lokalnej dziury może dostarczyć wskazówek do wyjaśnienia paradoksu Fermiego. Być może w tej konkretnej części wszechświata, w której przebywamy, szansa na rozwój inteligentnego życia w pobliżu jest bardzo niska. Być może wszystkie istoty we własnej świadomości przebywają gdzieś poza naszą superpustką. Ale to nie oznacza, że powinniśmy tracić nadzieję lub że życie gdziekolwiek w pobliżu jest niemożliwe. W rzeczywistości życie we wszechświecie może być o wiele bardziej powszechne niż myśleliśmy. Wiemy, że wewnętrzne planety takie jak Merkury i Wenus są mało gościnne z powodu ekstremalnych warunków. Jednak Wenus wydaje się interesująca, ponieważ mimo, że jest szaleńczo toksyczną planetą, naukowcy wierzą, że w przeszłości była bardzo podobna do Ziemi. Mogło na niej nawet istnieć życie. Niestety znajdowała się zbyt blisko Słońca i wszystkie dogodne warunki zniknęły z biegiem czasu. Ale istnieje możliwość, że mikrobiologiczne życie przetrwało w chmurach na dużej wysokości. Mars, zimna pustynia, mógł być w przeszłości bardziej przyjaznym miejscem z wieloma rzekami i jeziorami. Chociaż obecnie brakuje mu ochronnej atmosfery, mogło tam istnieć życie. W takim przypadku pozostawiłoby potencjalne skamieniałości, a mikroby podziemne mogłyby nadal przetrwać. Odkryliśmy pewne ślady ich istnienia, ale wciąż debatujemy, czy te materiały były w 100% organiczne. Giganci gazowi, jak Jowisz i Saturn oraz giganci lodowi, nie są idealnymi miejscami do życia, ale możliwości daje nam ich księżyc. Europa ma ocean pod lodową powierzchnią, co czyni ją potencjalnie atrakcyjnym miejscem. Enceladus wydziela wodę w przestrzeń kosmiczną, niosąc skomplikowane cząsteczki, które wskazują na ciekawe możliwości. A Tytan jest unikalny. Ma ciekłe ciała na swojej powierzchni, rzeki i jeziora węglowodorów. Chociaż jego mroźne temperatury nie są odpowiednie dla życia, naukowcy zastanawiają się, czy może być środowiskiem dla istnienia innej chemii. Jednak zajmie nam to całe dekady, aby sprawdzić wszystkie te ciała niebieskie i odpowiednio je zbadać. Nie wysłaliśmy jeszcze niczego od czasów Voyagera 2, ale jeśli będziemy mieć szczęście, możemy zbadać nasz Układ Słoneczny w XXI wieku. W każdym razie istnieje wiele potencjalnych miejsc dla życia nawet w naszym Układzie Słonecznym. Nie mówiąc już o wszystkich planetach i galaktykach, które odkryliśmy w pobliżu. Nasze szacunki sugerują, że obserwowalny przez nas Wszechświat może zawierać około 5,3 bilionów planet nadających się do zamieszkania. Jednym z najbardziej prawdopodobnych kandydatów do tej pory jest Kepler-186f. To potencjalna planeta podobna do Ziemi, o zaledwie 10% od niej większa. Krąży wokół czerwonego karła, czyli gwiazdy nieco mniej jasnej, chłodniejszej, ale żyjącej dłużej niż nasze Słońce. I jest zaledwie około 490 lat świetlnych stąd. To wcale nie tak daleko. Pamiętajcie o odległościach, które omówiliśmy na przykładzie superpustek.
Więc nawet jeśli naprawdę jesteśmy w superpustce, nadal mamy szczęście, że wokół jest wiele galaktyk i planet. A jeśli pewnego dnia znajdziemy sposób na podróżowanie we wszechświecie, opuszczenie lokalnej dziury prawdopodobnie nie stanowiłoby problemu. W sercu naszej galaktyki znajduje się tajemniczy obiekt, jakiego nie widział jeszcze żaden astronom. Przemierza niebo niczym spadająca gwiazda po kofeinie. Czym więc jest ta tajemnicza plama i jaki ma związek z czarną dziurą w centrum naszej galaktyki? Dowiedzmy się. To coś nazywa się X7. To tajemnicza plama, która od dziesięcioleci krąży wokół supermasywnej czarnej dziury w naszej galaktyce. Niektórzy twierdzą nawet, że czai się tam od setek lat. Znamy już kilka faktów na temat X7. Na przykład waży około 50 razy więcej niż Ziemia. Może brzmieć na dużo, jeśli jesteś ziemianinem, ale w kosmosie to jak maleńka kropla w oceanie. X7 porusza się dość szybko, z prędkością do 1100 km na godzinę. To szybciej niż wtedy, gdy próbujesz złapać ostatni kawałek pizzy, zanim dopadnie go twój współlokator. Ale czym u licha jest ta rzecz? Magiczną gwiazdą, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Pozaziemskim statkiem kosmicznym? Cóż, istnieją pewne teorie związane z przyszłym tragicznym losem tej tajemniczej plamy. Niestety, dni X7 są policzone. Obecnie znajduje się na 170-letniej eliptycznej orbicie wokół czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Nie uda jej się jednak dotrzeć za daleko. Z każdym rokiem zbliża się coraz bardziej do czarnej dziury. Za kilka lat ulegnie spagettyzacji. Tak, to prawdziwy termin naukowy. W końcu zostanie do niej wessana i nigdy więcej już jej nie zobaczymy. W centrach galaktyk, w tym w naszej własnej Drodze Mlecznej, znajdują się supermasywne czarne dziury. Te dziury są tak masywne, że wypaczają czasoprzestrzeń, powodując, że pobliskie gwiazdy krążą wokół nich z niesamowitą prędkością. Służą jako kosmiczne odkurzacze, które zasysają wszystko, co znajdzie się wystarczająco blisko. Czarna dziura w naszej galaktyce to Sagittarius A. Brzmi jak imię i nazwisko hollywoodzkiego celebryty, prawda? Ale ten niebiański obiekt jest znacznie bardziej imponujący niż jakikolwiek zwykły śmiertelnik. Jest około 4 miliony razy masywniejszy od naszego Słońca, co oznacza, że prawdopodobnie mógłby zjeść na śniadanie nasz cały Układ Słoneczny. Ale nie martw się. Te czarne dziury mogą wydawać się naprawdę przerażające, ale w rzeczywistości są zbyt małe, aby konkurować z całą galaktyką. Po prostu wessą kilka najbliższych gwiazd i to wszystko. Ponadto Sagittarius A nie wydaje się mieć zbyt dobrego apetytu. Ostatnio zaobserwowano, że jest dość bierna, co jest dla nas dobrą wiadomością. Ale nawet gdyby była super chciwa, nie stanowiłaby dla nas żadnego zagrożenia. Ta czarna dziura znajduje się ponad 26 tysięcy lat świetlnych od nas. Z Ziemi możemy ją dostrzec w gwiazdozbiorze Strzelca. W 2022 roku Event Horizon opublikował pierwszy w historii obraz gwiazdy Sagittarius A. Uzyskanie tego oszałamiającego obrazu wymagało lat współpracy i znakomitej technologii. To już drugie zdjęcie czarnej dziury. Pierwsze zostało opublikowane w 2019 roku i przedstawiało supermasywną czarną dziurę o nazwie M87. Tak czy inaczej możecie pamiętać to zdjęcie jako pierwsze w historii przedstawiające czarną dziurę. Zrobiło ono furorę w internecie. A ta czarna dziura, M87, znajdująca się w galaktyce Messier 87, jest o wiele straszniejsza niż Sagittarius A. Ty myślałeś, że 4 miliony mas słonecznych robi wrażenie? A co powiesz na 2,5 miliarda mas słonecznych? M87 to prawdziwy potwór. Znana jest również ze swoich potężnych strumieni plazmy, które są tak energetyczne, że rozciągają się na tysiące lat świetlnych od centrum czarnej dziury.
Gdyby M87 miał być superbohaterem, byłby Iron Manem z promieniami repulsora na pełnym gazie. Technicznie rzecz biorąc, nie można zrobić zdjęcia samej czarnej dziury, ponieważ jest ona, no cóż, czarna. Żadne światło nie może się z niej wydostać, ale świecący pomarańczowy pierścień na tym zdjęciu pokazuje materię otaczającą gwiazdę Sagittarius A. To tak zwany dysk akrecyjny, wirująca struktura gorącego gazu, która spiralnie otacza centrum, rozgrzewając się do milionów stopni. Przypomina to gigantyczny ognisty wir, z którego nie ma ucieczki. A cień w centrum wskazuje na samą czarną dziurę. Wewnątrz tego cienia znajduje się horyzont zdarzeń. Jest to granica wokół czarnej dziury, poza którą nic, nawet światło, nie może uciec przed jej przyciąganiem grawitacyjnym. Jest to punkt, z którego nie ma powrotu, gdzie siła grawitacji jest tak silna, że nawet światło, najszybszy obiekt we wszechświecie, nie może uciec. Po przekroczeniu horyzontu zdarzeń jesteśmy skazani na upadek w kierunku środka czarnej dziury, gdzie prawa fizyki, jakie znamy, załamują się. I właśnie taki los czeka naszego nieszczęsnego X7. W tej chwili plama jest rozciągana i szarpana przez potężne siły pływowe. Nawiasem mówiąc, zanim spotka ją przedwczesna śmierć, X7 ma jeszcze się trochę popisać. Jej największe zbliżenie do czarnej dziury, zwane periastronem, ma nastąpić w 2036 roku. A kiedy w końcu zostanie rozerwana przez siły grawitacyjne Sagittariusa A, być może będzie kilka fajnych fajerwerków do zobaczenia. Ale nie to jest najważniejsze. Zabawne jest to, że przyszły koniec X7 może pomóc nam w końcu zrozumieć, co to w ogóle jest. Zespół naukowców badał, w jaki sposób dziwny obiekt orbituje wokół czarnej dziury i właśnie wtedy odkryli, że X7 rozciągnęła się do prawie dwukrotności swojej początkowej długości. Co to oznacza? Cóż, sugeruje to, że X7 najprawdopodobniej składa się z gruzu wyrzuconego podczas niedawnego zderzenia dwóch gwiazd. Tak, dobrze słyszeliście, zderzenia kosmicznych samochodów. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dwie gwiazdy zakochują się w sobie i zaczynają krążyć wokół siebie przez wiele lat. Po tym czasie w końcu łączą się ze sobą. W tym momencie wyrzucają tony gazu i pyłu. I być może ten kosmiczny taniec stworzył naszą małą plamkę X7. To w zasadzie jak okruchy pozostawione na stole po gigantycznej kosmicznej uczcie. Coś takiego jest dość powszechne, zwłaszcza w pobliżu czarnych dziur. To jak galaktyczna stłuczka, po której wszędzie latają odłamki. W rzeczywistości wszechświat jest pełen tajemniczych plam. Nazywa się je obiektami G. Nie, to nie G-meni z facetów w czerni, ale są równie tajemniczy i nieuchwytni. Stanowią one zagadkę dla astronomów od ponad 20 lat. Wyglądają jak chmury gazu, ale zachowują się jak gwiazdy. To tak, jakby nie mogły się zdecydować, kim chcą zostać. No dalej, zdecydujcie się! Obiekty G rozciągają się w najbliższym punkcie centralnej czarnej dziury, ale wychodzą z tego nienaruszone jak recepturka, która rozciąga się, ale nie pęka. Naukowcy uważają, że są to gwiazdy, które połączyły się w jedną masę. Podczas tego procesu wytwarzają również ogromną chmurę gazu, przez którą niewiele widać. To trochę tak, jakby założyć luźny sweter, aby nikt nie zobaczył, że przybyło ci kilka dodatkowych kilogramów. Potem badanie opublikowane w 2021 roku wykazało, że jeden z tych obiektów, G2, był w rzeczywistości obłokiem molekularnym skrywającym trzy młode gwiazdy. To dopiero zwrot akcji. Ale X7 jest czarną owcą dziwnej rodziny obiektów typu plamy. Znacznie różni się od obiektów G, jak dziwny kuzyn, którego widuje się raz w roku na rodzinnych spotkaniach. Jego ewolucja była bardziej dramatyczna. Ponadto nie jest utrzymywany razem przez masę czającą się w jego centrum. Więc co ją trzyma? Magiczny pył? Potrzebujemy odpowiedzi. Dlatego naukowcy uważają, że X7
nie jest samym obłokiem G, ale szczątkami, które po nim pozostały. A może nie? Nie mamy pojęcia. Możliwości są nieograniczone i to właśnie sprawia, że astronomia jest tak ekscytująca. Obserwujmy więc niebo i zobaczmy, jakie inne dziwne obiekty się tam skrywają. Kto wie, może odkryjemy kolejną tajemniczą plamę i tym razem będzie to na przykład statek kosmiczny. To by było coś. Czarne dziury rozrywające ogromne gwiazdy, pulsary obracające się z nieprawdopodobną prędkością i emitujące potężne strumienie energii, barwne mgławice z fajerwerkami nowonarodzonych gwiazd, galaktyki w każdym możliwym kolorze i rozmiarze. Wszystko to znajduje się w naszym wszechświecie, ale nie jest on nieskończony. Ma swoją granicę, dosłowny mur, za nim znajduje się absolutna nicość. I właśnie teraz wybierzemy się na wyprawę do tego muru. Ale zacznijmy od początku. Wszechświat jest jak monstrualna matrioszka. Otwieramy ją i w środku widzimy mniejszą. To Droga Mleczna. Wewnątrz niej znajduje się jeszcze mniejsza lalka, Układ Słoneczny. Z kolei najmniejszą z nich wszystkich jest Ziemia. Każda z tych lalek ma swoje granice, które właśnie zamierzamy przekroczyć. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali statku kosmicznego i to konkretnego. Musi lecieć setki razy szybciej niż prędkość światła. Wsiadasz na pokład i uruchamiasz silniki. 100 km nad poziomem morza to nasza pierwsza granica. 10-krotnie wyżej niż pułap samolotów komercyjnych. Punkt ten nazywa się linią Kármána. Oddziela ona atmosferę Ziemi od przestrzeni kosmicznej. Lecimy dalej i docieramy do granicy Układu Słonecznego. Włączamy hipernapęd i mijamy kolejno Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Przebyliśmy dystans 100 jednostek astronomicznych. 1 AU to średnia odległość od Ziemi do Słońca, a oto i granica Układu Słonecznego, heliosfera. W tym miejscu prędkość wiatru słonecznego gwałtownie spada. Najpierw obniża się z prędkości 1 000 000 km/h do prędkości dźwięku. Potem mamy warstwę zwaną heliopauzą. W tym miejscu wiatr prawie zanika. Wtedy naszym statkiem wstrząsają gwałtowne turbulencje. Tutaj odczuwamy siłę wiatru międzygwiezdnego, który zderza się z granicą naszego Układu Słonecznego. Gdy ją miniemy, wkraczamy w ciemność przestrzeni międzygwiezdnej. Znajdziemy w niej dwa obiekty stworzone przez człowieka, które jako pierwsze w historii odbyły taką podróż. Voyager 1 oraz Voyager 2. Voyager 1 przekroczył tę granicę w 2004, Voyager 2 natomiast w 2007. Sondy odkryły, że heliosfera nie jest idealną kulą otaczającą Słońce. Jej południowa granica jest 10 AU bliżej gwiazdy niż jej północna granica. Lecimy dalej przez przestrzeń międzygwiezdną i wkrótce docieramy do ściany otaczającej Układ Słoneczny. 200 000 AU dalej i oto jest! Ta ściana skalnych odłamków to obłok Oorta. Tak naprawdę jest zbiorem asteroidów, który otacza nasz świat. Naukowcy spekulują, że może on być źródłem komet i meteorytów, które spadają na Ziemię, ale są tak rzadko rozmieszczone, że przelatujemy między nimi bez trudu. Teraz otacza nas całkowita ciemność. Droga Mleczna ma szerokość około 106 tysięcy lat świetlnych. Pokonanie takiej odległości zajęłoby typowemu promowi kosmicznemu kilka miliardów lat. Ale my wciskamy gaz do dechy i po mistrzowsku mijamy gwiazdy i planety jak na torze wyścigowym. W kilka minut jesteśmy na granicy naszej galaktyki. Wiatr międzygwiezdny całkowicie ustaje. Gdzieś w oddali widzisz tylko jasne punkciki. To ogromne galaktyki. Musimy spojrzeć na mapę, żeby ustalić trasę do granicy całego wszechświata. Jesteś tutaj, niedaleko Drogi Mlecznej. Jest ona częścią gromady galaktyk zwanej supergromadą Laniakę. Ale nawet tak ogromny obiekt jest niczym mała uliczka w wielkim mieście. Oddalamy się nieco i widzimy supergromadę w Centaurze. Tysiące galaktyk na naszej mapie wyglądają jak maleńkie punkty. Maksymalne oddalenie! To cały znany wszechświat. Myśleliśmy, że jest nieskończony, ale możemy mieć dowód na to, że ma granice. Jest tutaj, 10 miliardów lat świetlnych od naszego domu.
Nawet gdybyśmy poruszali się z prędkością światła, taka podróż zajęłaby nam dwa razy dłużej niż okres istnienia naszej planety. W tym czasie Słońce albo by zgasło, albo eksplodowało niczym supernowa, niszcząc cały Układ Słoneczny. Gdybyś dożył tego czasu i wrócił do domu, zobaczyłbyś, że po naszej galaktyce pozostało jedynie wspomnienie. Dawno temu zderzyła się ona z Andromedą i zespoliła z nią w jedno ogromne ciało kosmiczne. Na szczęście twój statek jest w stanie zakrzywić czasoprzestrzeń, dzięki czemu podróż zajmie dosłownie kilka sekund. Bum! Gratulacje! Cel twojej podróży znajduje się tuż przed tobą. Wielka pustka. Niektórzy naukowcy uważają, że to miejsce jest niezbitym dowodem na kolizję naszego wszechświata z czymś wystarczająco wielkim, żeby zostawić po sobie taki ślad. Wielka pustka jest opustoszałą i zimną przestrzenią szeroką na miliard lat świetlnych. Gdyby porównać ją do filiżanki, pomieściłaby co najmniej 10 tysięcy galaktyk. Pojawiła się po gargantuicznych rozmiarów kolizji. Obiektem, który zderzył się z naszym wszechświatem, był inny wszechświat. Owszem, mogą istnieć inne wszechświaty. Wyobraź sobie, że cały nasz wszechświat jest gigantyczną bańką, w której znajdują się wszystkie gromady galaktyk. Takich baniek może być nieskończona ilość i mogły one powstać podczas wielkiego wybuchu. Wszechświaty te mogą się różnić od naszego. Niewykluczone, że są w nich inne galaktyki i mgławice. Równie dobrze bańki te mogą być równoległymi wszechświatami. To znaczy, że jeśli na śniadanie zjadłeś płatki zamiast owsianki, możliwe, że twój bliźniak w innym wszechświecie wybrał owsiankę. Każdy wybór, jakiego dokonaliśmy w życiu, mógł mieć zupełnie inne konsekwencje w rozległym wszechświecie. A ponieważ liczba tych wyborów jest nieskończona, to znaczy, że istnieje również nieskończona ilość równoległych wszechświatów. Tak więc niczym zwykła bańka, nasz wszechświat jest otoczony murem znajdującym się niedaleko wielkiej pustki. Dawno temu inna bańka przeleciała obok naszej. W miarę jak zbliżały się do siebie, ich pola grawitacyjne wchodziły w interakcję. Nasz mur graniczny zaczął się deformować i wyciągać w kierunku innego wszechświata. To samo działo się po drugiej stronie. Potem zetknęły się nasze mury graniczne, ale w miarę jak bańki oddalały się od siebie, ich połączenie zaczęło pękać. W ten sposób drugi wszechświat oderwał spory kawał naszego. W miejscu tej kolizji powstała zimna przestrzeń, zwana dzisiaj Wielką Pustką. Problem jednak polega na tym, że wszechświat wygląda dla każdego tak samo, bez względu na punkt widzenia. Wyobraź sobie na przykład wiszącą w powietrzu piłkę do koszykówki. Teraz postaw na niej mrówkę i powiedz, żeby znalazła jej granicę. Zacznie chodzić po niej, zataczając nieskończoną ilość okręgów. Tyle, że krajobraz wokół mrówki pozostanie niezmienny. Będzie widzieć jedynie zaokrąglony horyzont. Wszystko dlatego, że piłka wygląda tak samo z każdego punktu widzenia. To samo dzieje się z nami, gdy próbujemy znaleźć granice wszechświata, ponieważ postrzegamy świat jako trójwymiarową przestrzeń, a nasze widzenie jest ograniczone. Widzimy zwykły kwadrat w dwuwymiarowej przestrzeni, ale jeśli dodamy głębi i zmienimy punkt widzenia, stanie się on sześcianem. Gdybyśmy mogli zobaczyć wszechświat w przestrzeni czterowymiarowej, kwadrat mógłby być czymś zupełnie innym. A gdybyśmy potrafili opuścić naszą rodzinną bańkę? Kluczem do podróży do innego wszechświata może być wnętrze czarnej dziury. To najbardziej tajemniczy obiekt we wszechświecie. Jest tak ciężki, że zakrzywia nie tylko czasoprzestrzeń, ale i sam czas. To tak jakby do sieci rybackiej włożyć ogromny głaz. Sieć się zakrzywi, a im bliżej głazu będziemy, tym zagięcie będzie większe. Gdy tylko wpadniemy w pole grawitacyjne czarnej dziury, nie będziemy w stanie z niego uciec. Wciąż nie wiemy, co tak naprawdę może się znajdować w jej wnętrzu. Niektórzy naukowcy twierdzą, że mogą istnieć też białe dziury. Teoretycznie powinny powstawać wraz z czarnymi dziurami i są ich całkowitymi przeciwieństwami. Nic nie byłoby w stanie się do nich zbliżyć. Obecnie jednak nie dysponujemy żadnymi danymi na ich temat, ale ogólna teoria względności sugeruje, że naprawdę istnieją. Według pewnej tezy czarna dziura może być tunelem do innego wszechświata. Po wejściu w nią można by ją opuścić przez horyzont zdarzeń białej dziury. W ten sposób pokonalibyśmy granice wszechświatów i znaleźli się w całkowicie innym świecie. Ale możemy mieć dowód na istnienie białych dziur. W 2006 naukowcy odkryli dziwną eksplozję energii gdzieś ponad 1,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi. Wybuch ten był na tyle nietypowy, że nie wyglądał jak eksplozja supernowej czy fuzja dwóch czarnych dziur.
Niektórzy astronomowie uważają, że były to narodziny białej dziury, ale że była niestabilna, niemal natychmiast uległa destrukcji. Ponieważ zjawisko to przypominało powstanie całego wszechświata, czyli wielki wybuch, naukowcy nazwali je małym wybuchem. Podróżujesz przez głęboką przestrzeń kosmiczną, mijając gwiazdy i galaktyki. Wow, wygląda na to, że ta wielokolorowa mgławica wkrótce zapadnie się pod własnym ciężarem i eksploduje niczym supernowa. Teraz ostrożnie zrób kółko wokół tej czarnej dziury. Uważaj, żeby nie dać się złapać jej przyciąganiu. W przeciwnym razie połknie cię niczym kosmiczny potwór. Czekaj. Co to za dziwna struktura? To świecąca ściana. Jeśli spojrzysz bliżej, zauważysz, że każda świecąca kropka to galaktyka. W tej ścianie mieści się około 100 tysięcy galaktyk. W Drodze Mlecznej znajduje się 100 miliardów gwiazd, więc w tej ścianie jest kwadrylion, czyli 10 i 15 zer gwiazd takich jak nasze Słońce. Gigantyczną strukturę nazywamy ścianą bieguna południowego. Znajduje się około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Dla porównania, najbliższa gwiazda naszego Układu Słonecznego to Proxima Centauri, oddalona od niego o około 4 lata świetlne. Rakiety mogą pokonać tę odległość w 73 tysiące lat. Podróż do ściany bieguna południowego zajęłaby nam więc dłużej niż istnieje Układ Słoneczny. Ściana jest po prostu gigantyczna, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę kosmiczną skalę. Ma prawie 1,4 miliarda lat świetlnych długości. Aby przybliżyć wam, jaka to wielkość, wystarczy powiedzieć, że Droga Mleczna ma zaledwie 100 tysięcy lat świetlnych szerokości. Ściany nie da się jednak dojrzeć nawet przez najpotężniejszy teleskop. Problem w tym, że Droga Mleczna przesłania nam widok. Jest tak jasna, że uniemożliwia dojrzenie ściany. To tak, jakby patrzeć na rozgwieżdżone niebo w metropolii. Zanieczyszczenie świetlne nam to uniemożliwi. Naukowcom udało się wykryć tę galaktyczną ścianę przez pomiar przesunięcia ku czerwieni. Wiemy, że obiekty w kosmosie poruszają się. Oddalają się od siebie w wyniku wielkiego wybuchu, który miał miejsce miliardy lat temu. Gdy galaktyki się przemieszczają, ich fale świetlne ulegają nieznacznemu przesunięciu. Mierząc to przesunięcie, możemy zrozumieć, czym jest obiekt i w jaki sposób się porusza. A ta ściana nie jest nawet największa we wszechświecie. Oto wielka ściana w Herkulesie, Koronie Północnej. Ta ogromna płaska superstruktura ma około 10 miliardów lat świetlnych szerokości. To około 10% całego widzialnego wszechświata. Ta ściana także składa się z galaktyk. Udało nam się wykryć tę gigantyczną strukturę dzięki rozbłyskom gamma. Są to najjaśniejsze zdarzenia elektromagnetyczne we wszechświecie. Widać je nawet w najdalszych zakątkach kosmosu. Takie rozbłyski są bardzo rzadkie. Na przykład w Drodze Mlecznej występują raz na kilka milionów lat. Jeśli uda nam się zauważyć rozbłyski z tego samego miejsca w krótkim czasie, oznacza to, że znajduje się tam wiele obiektów takich jak Droga Mleczna. Innymi słowy, jest tam wiele galaktyk. Kolejna nietypowa i gigantyczna struktura we wszechświecie to duża grupa kwazarów. Ma około 4 miliardy lat świetlnych szerokości. Foton światła potrzebuje niemal tyle czasu, ile istnieje nasza planeta, aby dostać się z jednej strony struktury na drugą. Jeśli umieścimy dużą grupę kwazarów na wadze, będzie ona 6,1 miliarda razy cięższa niż nasze Słońce. Naukowcy odkryli, że w tej strukturze znajdują się co najmniej 73 kwazary. Są to jedne z najbardziej nietypowych obiektów w kosmosie. To aktywne jądra galaktyk, wewnątrz których znajdują się supermasywne czarne dziury pożerające całą materię wokół siebie. Dzika siła grawitacji zakrzywia materię wokół czarnej dziury, tworząc dysk, który jest najsilniejszym źródłem promieniowania. Dla porównania, promieniowanie jednego kwazara jest dziesiątki lub setki razy silniejsze niż promieniowanie wszystkich gwiazd w naszej galaktyce. Ze względu na tak ogromną siłę promieniowania możemy wykrywać nawet bardzo odległe od nas kwazary. Dlatego czasami są one nazywane kosmicznymi latarniami. Naukowcy wykorzystują kwazary, aby badać kosmos i ruch wewnątrz niego. Jeden z najbardziej oddalonych od nas kwazarów znajduje się około 13,1 miliarda lat świetlnych stąd. Jest to jeden z najstarszych obiektów w kosmosie.
pojawił się 690 milionów lat po Wielkim Wybuchu i jest niemal 3 razy starszy niż nasz Układ Słoneczny. Wciąż świeci bardzo jasno, 4,14 razy jaśniej niż Słońce. Naukowcy mówią, że wewnątrz tego giganta znajduje się supermasywna czarna dziura, która jest 80 milionów razy cięższa niż nasze Słońce. Wszystkie te gigantyczne struktury to po prostu budulce naszego wszechświata. Patrz, tutaj jest nasz Układ Słoneczny. Teraz oddal się trochę. W tym miejscu Drogi Mlecznej znajduje się nasza gwiazda. Oddal się nieco. Tutaj jest lokalna grupa galaktyk. Wszystkie te jasne punkty to galaktyki. Tu jest Andromeda, a tutaj galaktyka Trójkąta. Poza tym tuzin innych podobnych galaktyk. Są one ze sobą grawitacyjnie połączone. Rozmiar tej struktury to około 10 milionów lat świetlnych. To 100 razy więcej niż szerokość naszej galaktyki. Oddal się jeszcze trochę, proszę. Tutaj mamy supergromadę lokalną. Jest 20 razy większa niż grupa lokalna. Znajduje się w niej około 30 tysięcy galaktyk, a jej masa to około kwadrylion mas Słońca. Oddal się jeszcze raz. Laniakea. Ta struktura jest niemal 3 razy większa. Obejmuje supergromadę lokalną i mniejsze gromady. Znajduje się w niej około 100 tysięcy galaktyk. To jeszcze nie koniec. Oddal się jeszcze raz. Oto supergromady w rybach wielorybie. Ta gigantyczna struktura zawiera blisko 60 gromad galaktyk. Jest w niej więcej galaktyk niż ziaren piasku na pustyni. Wiesz co robić. Oddal się. Wow. To jest widzialny wszechświat. Jest w nim ponad 500 miliardów galaktyk, a gwiazdy... Cóż, zawiera około 1 biliard bilionów gwiazd. Widzialny wszechświat ma własną strukturę. Gromady galaktyk tworzą łańcuchy i ściany, które widzieliśmy wcześniej, ale te włókna są od siebie oddzielone ogromnymi obszarami absolutnej nicości. Regiony te nazywamy pustkami. Nie ma tam żadnej materii. W pustkach znajduje się mniej molekuł niż w pustym pokoju. Jedna z tych pustek jest bardzo tajemnicza. Jest to Wielka Pustka, inaczej zwana Zimnym Punktem. Pojawiła się w kosmosie około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Ma niemal 1 miliard lat świetlnych szerokości i może mieścić setki tysięcy galaktyk z bilionami gwiazd. Niektórzy naukowcy uważają, że ten zimny punkt mógł powstać w wyniku największego zderzenia w historii. Zderzenia wszechświatów. Istnieje teoria, że nasz wszechświat jest swego rodzaju bańką. Ogromną kulą zawierającą wszystkie ściany i łańcuchy galaktyk. Wyobraź sobie, że istnieje nieskończona liczba takich baniek. Mogą być to światy równoległe lub inne wszechświaty. Wiele lat temu jedna z baniek zbliżyła się do naszej. Ich ściany dotknęły się, a oba wszechświaty przez chwilę miały ze sobą kontakt niczym dwie scalające się krople wody, ale wszechświat nadal się poruszał. Obszar styku baniek stawał się coraz cieńszy, aż w końcu połączenie zostało przerwane, a bańki odczepiły się od siebie. W tym czasie drugi wszechświat wyrwał materię z naszej bańki. Wszystkie te galaktyki wypełniające niegdyś Wielką Pustkę skończyły w równoległym wszechświecie. Naukowcy przewidują, że podróżowanie między bańkami jest możliwe. Lot do teoretycznej ściany naszego wszechświata zająłby wieczność. Podróż przez przestrzeń między wszechświatami trwałaby jeszcze dłużej. Dlatego musimy korzystać z portali, inaczej zwanymi tunelami czasoprzestrzennymi. Oto jak to działa. Wyobraź sobie kartkę papieru z punktem A po jednej stronie i punktem B po drugiej. Zamiast iść przez całą kartkę papieru, zaginamy ją tak, aby punkt A znalazł się bezpośrednio nad punktem B. Wystarczyło zrobić mały otwór, aby przyspieszyć podróż. Niektórzy naukowcy uważają, że takie skróty między wszechświatami znajdują się wewnątrz czarnych dziur. Czy można jednak przeżyć wpadnięcie do czarnej dziury? Wystarczy, że wybierzesz dostatecznie wielką. Chodzi o grawitację. Wyobraź sobie, że teraz spadasz do czarnej dziury. Im jesteś bliżej, tym większy wpływ na ciebie wywiera. Jej działanie zwiększa się z każdym kolejnym centymetrem. W pewnym momencie siła grawitacji oddziałująca na twoją głowę jest dużo silniejsza niż ta oddziałująca na twoje stopy.
Zamieniasz się więc w spaghetti. Mniam. Jeśli jednak wybierzesz supermasywną czarną dziurę, jak te w środku galaktyk, siła grawitacji będzie zwiększać się stopniowo. Mogą być miliony razy cięższe od Słońca i znacznie od niego większe, ale siła grawitacji działająca na głowie i siła działająca na stopy będą niemal takie same. Kto wie, może nawet uda ci się przetrwać upadek do supermasywnej czarnej dziury, po czym znajdziesz się w kompletnie innym wszechświecie z odmiennymi prawami fizyki. Na razie to jednak tylko teoria. Wyobraź sobie, że wychodzisz ze statku kosmicznego i stawiasz pierwszy krok na powierzchni Księżyca. Pod stopą czujesz coś przypominającego proszek. To pył księżycowy. Rozglądasz się i nabierasz powietrza w płuca. Trochę inny zapach niż na Ziemi, ale nie mniej przyjemny. Niestety, to bardzo mało prawdopodobne. Jedną z przyczyn jest fakt, że Księżyc prawie nie ma atmosfery. Masa naszego naturalnego satelity nie przekracza 2% masy ziemskiej. Z tego względu nie posiada wystarczająco silnego pola magnetycznego, które utrzymałoby atmosferę. A nawet gdyby ją miał, wiatry słoneczne w mig by ją zdmuchnęły. Ale gdybyście byli na Księżycu 3-4 miliardy lat temu, zobaczylibyście jego zupełnie inne oblicze. W tamtym czasie nasz satelita mógł mieć atmosferę. Powstała w czasie, gdy jego powierzchnią wstrząsały potężne erupcje wulkaniczne. Gazy rozprzestrzeniały się tak szybko, że nie miały wystarczająco czasu, aby ulecieć w kosmos. W tamtym okresie powierzchnię Księżyca pokrywały baseny pełne bazaltu. Wyobraźcie sobie gigantyczne strumienie magmy wzbijające się wysoko w powietrze, opadające potem na grunt, tworząc cieki lawy. Tak właśnie na Księżycu pojawiły się baseny bazaltu. Któregoś dnia naukowcy poddali analizie przywiezione z Księżyca próbki skalne. Odkryli, że cieki lawy zawierały nie tylko tlenek węgla czy siarkę, ale również elementy składowe wody. Dzięki tym badaniom uczeni zdołali wykalkulować, ile gazów wzniosło się w powietrze i uformowało atmosferę. Jakieś 3,5 miliarda lat temu osiągnęła największą gęstość i istniała tylko przez 70 milionów lat. Potem? Puf! I zwyczajnie przepadła w kosmos. Co w tym najciekawsze? Gdy Księżyc posiadał atmosferę, był 3 do 10 razy bliżej Ziemi niż obecnie. Według danych jednej z symulacji komputerowej, dystans ten mógł być nawet 19-krotnie mniejszy. Możliwe, że wynosił około 30 tysięcy kilometrów. Dziś jednak to około 390 tysięcy kilometrów. Z tego względu nasz satelita wyglądał na znacznie większy na nocnym niebie. Niestety, nawet dinozaurom nie było dane podziwiać takiego widoku. Po prostu wtedy jeszcze nie istniały. Ja w sumie też. Najnowsze badania wykazały, że nasz Księżyc w zasadzie posiada własną atmosferę, tyle że składa się w większości z wodoru, neonu, argonu i kilku bardzo nietypowych gazów, np. potasu czy sodu. Nie znajdziemy ich w atmosferach Marsa, Wenus czy Ziemi. Niestety, tak zbudowana atmosfera nie służy nam, stworzeniom zależnym od tlenu. Ale wyobraźcie sobie, że na naszym satelicie występują jego całkiem pokaźne pokłady. Wiem, to się nie trzyma kupy, ale słuchajcie. Pierwiastek ten nie występuje w swej typowo gazowej postaci. Jest uwięziony pod pokrywającą powierzchnię Księżyca warstwą skał i pyłu, zwaną regolitem. Zawiera do 45% tlenu. Czy to oznacza, że jeśli nauczymy się go wydobywać, będziemy mogli żyć na Księżycu? Nie tak prędko. Tlen zawarty w tych skałach jest bardzo mocno powiązany z minerałami. Aby go wydobyć, potrzebowalibyśmy ogromnych ilości energii i specjalistycznego sprzętu. Gdyby jednak udało się to zrobić, Księżyc byłby źródłem dużej ilości tlenu. Istnieje teoria, według której Księżyc mógł powstać w wyniku kolizji Ziemi z inną planetą, prawdopodobnie rozmiarów Marsa. Niewykluczone, że mogło to mieć miejsce około 4,5 miliarda lat temu. Inna hipoteza mówi, że nasz satelita był asteroidą lub innym błądzącym po kosmosie ciałem niebieskim. Powstał gdzieś w zakamarkach Układu Słonecznego, a gdy przelatywał obok Ziemi, wpadł w jej grawitację i pozostał tam do dziś. Inni eksperci uważają, że w pewnym momencie historii Ziemia obracała się tak szybko, że jej fragment zwyczajnie się od niej oderwał. Niedługo potem zaczął ją obiegać. Tak Księżyc pojawił się na naszym niebie. Najnudniejsza teoria z kolei mówi, że nasz satelita mógł pojawić się podczas formowania się Ziemi.
Dziś jest on piątym największym naturalnym satelitą w całym Układzie Słonecznym. Jest również jednym z najgęstszych. Ustępuje tylko Io, jednemu z księżyców Jowisza. Niewykluczone, że jądro Księżyca jest względnie małe. Jego masa nie przekracza 2% masy satelity. Ma około 670 km średnicy i składa się w większości z żelaza oraz siarki. Powierzchnia Księżyca jest ciemna, mimo że jest on najjaśniejszym obiektem na nocnym niebie. Tak naprawdę jego współczynnik odbicia światła jest nieco wyższy od tego, który charakteryzuje asfalt. Pewnie słyszeliście, że Księżyc wraz ze Słońcem odpowiadają za pływy mórz i oceanów. Przyciąganie grawitacyjne naszego satelity tworzy tak zwaną siłę pływową. Sprawia ona, że woda wybrzusza się na bokach planety znajdujących się zarówno w najdalszym, jak i najbliższym punkcie Księżyca. Wybrzuszenia te nazywa się również przypływami. Jednak mało kto wie, że Księżyc odpowiada również za wznoszenie i opadanie skał, tak samo jak wody. Oczywiście nie jest to tak spektakularne jak w przypadku wody, ale wciąż zauważalne. Z każdym pływem utwardzona powierzchnia Ziemi przesuwa się o mniej więcej 2,5 cm. Księżyc nie tylko wywołuje ruchy pływowe na Ziemi, ale również spowalnia jej obrót wokół własnej osi. Zjawisko to nosi nazwę hamowania grawitacyjnego. Wydłuża dzień o nieco ponad 2 milisekundy na każde 100 lat. Księżyc również oddala się od Ziemi, w tym samym tempie co porost naszych paznokci, czyli jakieś 4 cm w ciągu roku. Naprawdę powinieneś je przyciąć. Jeśli któregoś dnia całkowicie odleci w kosmos, naszą planetę czekają naprawdę ciężkie czasy. Bez stabilizującego przyciągania grawitacyjnego Księżyca Ziemia zacznie się przechylać. Od zerowego pochylenia, co oznacza brak pór roku, do przechylenia pod naprawdę dużym kątem, powodującego ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponieważ Księżyc nie posiada własnej atmosfery, nic nie chroni go przed wysokimi temperaturami. Na jego nocnej stronie słupek rtęci wskazałby minus 234 stopnie, podczas gdy na tej naświetlonej stronie 121 stopni. Kolejna rzecz, przed którą nic Księżyca nie chroni, to meteoryty. Dlatego powierzchnia naszego satelity jest pełna kraterów. Dla porównania na Ziemi występuje blisko 190 kraterów, które zidentyfikowaliśmy jako uderzeniowe. Większość z nich porasta roślinność lub wypełnia woda. Ale na Księżycu jest ich znacznie więcej, nawet kilka milionów. Z kolei jakieś 5 tysięcy z nich ma średnicę ponad 20 km. Księżyc jest mniej aktywny sejsmicznie niż Ziemia, dlatego kratery te i pozostałe starożytne formacje pozostają od wieków w idealnym stanie. Mimo że powierzchnia Księżyca jest w większości uśpiona, wciąż występują na nim trzęsienia. Zaczynają się kilka kilometrów pod powierzchnią. Jedna z teorii mówi, że występowanie tego zjawiska ma związek ze schładzającym się wnętrzem naszego satelity. Naukowcy mówią, że Księżyc stał się węższy o jakieś 150 km w porównaniu do sytuacji sprzed kilkuset milionów lat. Jak to działa? Wyobraźcie sobie winogrono zmieniające się w rodzynkę. W miarę kurczenia się jego skórka się marszczy. To samo dzieje się z Księżycem. Zmniejsza się i marszczy. Ale w przeciwieństwie do winogrona, Księżyc nie ma elastycznej skórki. Jego powierzchnia jest twarda i krucha. W miarę jak się zmniejsza, skorupa pęka. Jej poszczególne sekcje są popychane na sąsiadujące części. Badacze są niemal pewni, że fragmenty te są wciąż aktywne i prawdopodobnie odpowiadają za wstrząsy na Księżycu. Niektóre z nich są dość silne. Mogą sięgać nawet 5 stopni w skali Richtera. Gdy patrzymy na niebo, zawsze widzimy tę samą stronę Księżyca. Podobnie do Ziemi, Księżyc obraca się wokół własnej osi, ale ruch ten trwa około 27 dni. Tyle samo czasu nasz satelita potrzebuje, aby wykonać jeden obieg wokół Ziemi. Zjawisko to nazywa się obrotem synchronicznym. Przed rozpoczęciem odkrywania kosmosu nie widzieliśmy drugiej strony Księżyca. Nie mieliśmy pojęcia, jak wygląda. O ile jego przednia część to w większości równiny pokrywające baseny uderzeniowe, tak druga jest wyboista i pełna kraterów. Występująca tam skorupa jest grubsza, ze znacznie mniejszą ilością dowodów świadczących o aktywności wulkanicznej. Swoją drogą, Księżyc wcale nie jest idealnie okrągły czy kulisty. Ma kształt jajka. Gdy patrzymy na niego, widzimy jeden z dwóch węższych końców. Z tego względu środkiem jego masy nie jest środek geograficzny. Tak naprawdę jest on oddalony od centrum o nieco ponad 1,5 km. Coś jak kiepsko zrobiona piłeczka golfowa.
Dziesiątki statków kosmicznych i setki sond wyruszają z Ziemi, lecą na naszą bliźniaczą planetę, Wenus. Jest mniej więcej tych samych rozmiarów co nasza planeta i stanowi około 80% jej masy. Padające tam temperatury są zbyt wysokie dla człowieka oraz nie ma na niej powietrza, którym oddychamy każdego dnia. Polecieliśmy tam, ponieważ naukowcy niedawno wykryli ślady fosforowodoru, sugerującego obecność życia na drugiej planecie od Słońca. Fosforowodór pochodzi od najróżniejszych mikrobów oraz bakterii, tak więc ludzkość wyrusza w podróż w poszukiwaniu rzeczonego życia. Dzięki obecnie dostępnej technologii dotarcie na Wenus zajmie od 3,5 do 6,5 miesięcy, ale w końcu jesteśmy. Statki lądują na planecie. Pierwsi ludzie chodzący po jej powierzchni widzą skąpane w spiekocie pustynie, jeziora, lawy, gejzery wyrzucające trujący kwas i nic poza tym. Naukowcy pomylili się w kalkulowaniu danych pozyskanych radioteleskopem. Fosforowodór nigdy nie istniał na Wenus, tak więc wracamy do rakiet i przygotowujemy się na dłuższą podróż po naszej galaktyce. Naukowcy wierzą, że samą Drogę Mleczną może zamieszkiwać 36 cywilizacji podobnych do naszej. Mogą to być organizmy żywe, całkowicie różne od nas, z innymi ciałami czy oczami oraz sposobem poruszania się i porozumiewania ze sobą. Żeby jednak daną cywilizację można było uznać za rozwiniętą, musi ona spełnić kilka kryteriów. Postęp technologiczny oraz korzystanie z rozwiniętej komunikacji między jej przedstawicielami. Tak więc muszą odkrywać kosmos, budować miasta oraz porozumiewać się jak niezależny gatunek. Spójrzmy na naszą galaktykę i poszukajmy tych cywilizowanych światów. Droga Mleczna jest galaktyką spiralną o szerokości 100 tysięcy lat świetlnych. To znaczy, że światło powstałe w wyniku narodzin gwiazdy podczas supernowej dotrze z jednego krańca galaktyki do drugiego dopiero po 100 tysiącach lat. Jest w niej około 100 miliardów gwiazd, w pobliżu których mogą znajdować się układy podobne do naszego. Poszukajmy zamieszkiwalnych światów przy użyciu ogromnego sita. Przede wszystkim szukamy gwiazdy zawierającej dużo żelaza. Takie ciała niebieskie płoną w temperaturze umożliwiającej rozwój życia. Samo żelazo w układzie gwiezdnym pomoże formować jądra planet, które z kolei mogą stać się domem dla innych cywilizacji. Przepuszczamy Drogę Mleczną przez nasze sito. Widzimy, że zbyt wiele gwiazd pasuje do tego opisu, tak więc potrzebujemy kolejnego filtra. Poszukajmy w tym zbiorze gwiazd przypominających Słońce. Muszą być około 100 razy większe od Ziemi i 333 tysiące razy cięższe. Ważny jest też wiek gwiazdy. Im starsza, tym bardziej się powiększa, aż do stadium czerwonego giganta, który wchłania dobiegające go planety. Życie takiej gwiazdy może zakończyć się potężną eksplozją, która zniszczy wszystko wokół siebie. Tak więc szukamy względnie młodego ciała niebieskiego. Weźmy ponownie nasze sito. Teraz mamy mniej gwiazd, ale to wciąż dużo. Skupmy się na planetach. Muszą znajdować się w ekosferze swojej gwiazdy. Nie za blisko, ponieważ temperatura byłaby zbyt wysoka, aby życie mogło się na niej rozwinąć, ale też niezbyt daleko. Wtedy planeta byłaby co najwyżej kulą lodu, bez jakiegokolwiek śladu życia. Temperatura planety musi być wystarczająca, żeby woda pozostała w stanie ciekłym. Kolejnym filtrem jest wiek planety kandydatki. Zaawansowana cywilizacja potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć. Bazując na doświadczeniach Ziemi, naukowcy uważają, że wszelkie formy życia potrzebują co najmniej 4,5 miliarda lat, aby rozwinąć się do stadium człowieka. Tak więc szukamy planet podobnych do Ziemi lub starszych. Korzystamy z naszego sita po raz ostatni i proszę bardzo, mamy 36 światów, które mogą zamieszkiwać zaawansowane cywilizacje. Na podstawie tych właśnie kryteriów naukowcy przeprowadzili podobne badanie, które opublikowali w kwietniu 2020 roku. Pozostaje jedynie odkryć te cywilizacje i nawiązać z nimi kontakt. Moglibyśmy je wykryć za pomocą wychodzących od nich fal radiowych. Załóżmy, że istnieje planeta A, którą zamieszkują prymitywne organizmy. Po milionach lat ewolucji staje się cywilizacją z dostępem do zaawansowanej technologii. Będzie ona się komunikować za pomocą fal radiowych.
potem cała planeta będzie je emitować niczym gwiazda światło. My, na Ziemi, odbierzemy taki sygnał dzięki antenom skierowanym ku kosmosowi. Napotykamy jednak pewien problem dotyczący dystansu między planetami. Na przykład planeta A jest oddalona od Ziemi o 1000 lat świetlnych. Gdy wyemituje jakiekolwiek fale radiowe, te dotrą do nas dopiero 1000 lat później. My nauczyliśmy się emitować i odbierać fale radiowe w 1895. Gdyby wspomniana cywilizacja wysłała swoje fale w tym samym roku, moglibyśmy je wychwycić dopiero w 2895. Tak samo będzie w przypadku planety A. W 1974 wysłaliśmy wiadomość w postaci fal radiowych. Zakodowaliśmy w nim nasz system liczbowy, ludzkie DNA oraz informacje o Układzie Słonecznym. Jeśli na planecie A istnieje zaawansowana cywilizacja, nasz sygnał dotrze do niej dopiero w 2974. Na odpowiedź przyjdzie nam czekać kolejne 1000-lecie. Kolejny problem z falami radiowymi jest taki, że nie wyglądają jak ciągły błysk na planecie, dalej jak flara. Są one wykorzystywane na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Stanowią początkową metodę komunikacji, ale z czasem korzystamy z komórek, telewizji kablowej oraz światłowodu. Wraz z dalszym rozwojem technologii fale radiowe przechodzą do lamusa. Tak więc mamy jakieś 100 lat aktywnego korzystania z fal radiowych, aby wykryć jakąkolwiek cywilizację. Pewnego dnia wychwyciliśmy dziwny sygnał radiowy nieznanego pochodzenia. Jego właściwości sugerowały, że został stworzony w sposób sztuczny, prawdopodobnie przez obcą cywilizację lub przelatujący statek kosmiczny. Dalsze badania nad tym sygnałem nie przyniosły żadnych wyników, co dało podstawę do powstania różnorakich teorii na temat tego, czym on właściwie był. Mógł być to sygnał z Ziemi, który odbił się od przelatującego nad nami satelity, albo ślady odległej o kilka lat świetlnych komety. Załóżmy jednak, że stworzyła go obca cywilizacja. Jedna z 36, które prawdopodobnie istnieją. Teraz musimy nawiązać z nią kontakt. Tak więc wrzucamy bagaże do rakiety i lecimy w kierunku planety, którą ta cywilizacja może zamieszkiwać. Nasze promy kosmiczne rozwijają prędkość do 28 300 km na godzinę. Rakieta mogłaby przelecieć nad całymi Stanami w zaledwie 8 minut. Ale nawet gdyby taka zaawansowana cywilizacja mieszkała niedaleko naszej najbliższej gwiazdy, Proximy Centauri, dotarlibyśmy do niej dopiero po 73 tysiącach lat. Ten sam dystans pokonamy z prędkością światła w ciągu nieco ponad 4 lat. Musimy zatem rozwiązać problem podróży kosmicznych. Naukowcy planują osiągnąć 1/4 prędkości światła za pomocą lasera. Potężna wiązka wystrzeliłaby we właściwym kierunku mikroskopijną sondę, która dotarłaby do swojego celu po około 17 latach. Po następnych 4, gdy sygnał powrotny dotrze do Ziemi, dowiemy się, czy rzeczywiście jakaś zaawansowana cywilizacja istnieje. Inną możliwością na podróże z prędkością nadświetlną jest statek międzywymiarowy. Musiałby on kompresować przestrzeń przed sobą oraz rozciągać tę za nim. W ten sposób moglibyśmy dotrzeć do każdego punktu we wszechświecie w zaledwie kilka sekund, ale takie podróże pozostają w sferze marzeń. Niewykluczone, że moglibyśmy dotrzeć w różne zakątki wszechświata dzięki tunelom czasoprzestrzennym. Są one pewnego rodzaju skrótami w kosmosie, ale jest z nimi jeden problem. Mogą się znajdować wewnątrz czarnych dziur. To najbardziej tajemnicze obiekty we wszechświecie. Są tak ciężkie, że nawet światło przed nimi nie ucieknie. Nasze statki kosmiczne również nie wytrzymałyby ich przeciągania. Istnieje również teoria, że Ziemia jest wyjątkowa, ponieważ powstała w całkowicie przypadkowych okolicznościach. 4,5 miliarda lat temu była kulą lawy, która zaczęła stygnąć i twardnieć, jednak jej spokój zakłóciła przelatująca asteroida rozmiarów planety. Zderzenie miało miejsce pod takim kątem, że Ziemia nie uległa całkowitemu zniszczeniu, a część asteroidy pozostała na jej orbicie. Znajdujący się w pobliżu Ziemi głaz ustabilizował jej rotację. Z kolei w wyniku grawitacyjnych interakcji z nim jądro naszej planety zaczęło się rozgrzewać. W dodatku asteroida sprowadziła na Ziemię całe mnóstwo wody. Taka kolizja należy do niebywałych rzadkości. To jak wygrać na loterii, ale kilka razy z rzędu. Póki co nie mamy powodów, aby wierzyć w istnienie życia pozaziemskiego. Tak samo jak w istnienie zaawansowanych cywilizacji poza naszą.